jednym z ostatnich filmów na kanale YouTube Klas Polska mogli Państwo zobaczyć, w jaki sposób obsługiwać skrzynię SIMATIC i jakie są jej funkcje. Teraz chciałbym Państwu przedstawić serię krótkich filmów przedstawiających, jak ustawić skrzynię SIMATIC do różnych prac. Ciągniki klas z przekładniami SIMATIC możemy wykorzystać do różnych prac polowych. W tym filmie chciałbym Państwu pokazać, jak możemy wykorzystać ustawienia zakresów prędkości do prac z agregatem talerzowym. W każdym ciągniku ze skrzynią SIMATIC mamy dostępne trzy zakresy prędkości, które możemy dowolnie definiować. Podczas poruszania się na polu możemy ustawić również trzy tempomaty do jazdy do przodu oraz trzy tempomaty do jazdy do tyłu. I podczas pracy na polu wystarczy, że będziemy się po prostu przełączali pomiędzy poszczególnymi zakresami prędkości. Nie musimy w tym celu używać ani pedału gazu, ani hamulca. Wystarczy przycisnąć przycisk na joysticku C-Motion. Ciągnik jest przygotowany do jazdy. Dodatkowo pod przycisk funkcyjny F7 oraz F8 ustawione jest podnoszenie oraz zagłębianie maszyny. W przypadku skrzyni SIMATIC wybieramy kierunek jazdy, startujemy, włączamy jazdę automatyczną, opuszczamy maszynę, włączamy tempomat i za pomocą zmiany zakresów prędkości przełączamy się na wyższy tempomat o prędkości 15 km na godzinę i pracujemy. Ciągnik zadaje utrzymaną prędkość 15 km na godzinę. Proszę zwrócić uwagę na prędkość obrotową silnika, tylko około 1250 obrotów na minutę. Tym samym widać, jak skrzynia dobiera sobie obroty silnika w zależności od obciążenia. Zbliżając się do uwrotnika, nie naciskamy hamulca, nie naciskamy nic, po prostu zmieniamy zakres prędkości. Ciągnik nam automatycznie zmniejszy swoją prędkość. Podnosimy maszynę i wykonujemy manewr zawracania. Po wykonaniu tego manewru opuszczamy maszynę. Zwiększamy zakres prędkości i gotowe. Ciągnik znowu kontynuuje pracę, a my wszystko zrobiliśmy za pomocą przycisków na joysticku. Jak więc widać, wszystkie funkcje ciągnika możemy zaprogramować w joysticku C-Motion. Podnoszenie, opuszczanie maszyny, załączenie jazdy automatycznej, sterowanie zakresami jazdy, to wszystko możemy zrobić za pomocą joysticka C-Motion.